Boom! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a dzisiaj kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę Stereo's Takedown. Wojna w Kolumbii. Tak, pogrzebałem troszkę w internecie, jak się okazało, jednak ta gra posiada chyba 16 misji, więc krótko mówiąc, sytuacja się troszkę nam utrudniła, no ale cóż, no co na to poradzić. W każdym razie, tak jak mówię, 16 misji posiada ta gra, więc jeśli to jest 11 misja, jeszcze długa droga przed nami, a ja już myślałem, że na 10 się skończy, no ale no to nie szkodzi, nic się nie stało, to najwyżej będziemy mieli troszkę dłuższą rozgrywkę. Tak, ogólnie teraz coś dziwnego jest, bo na mapie nam pokazuje, że musimy się wrócić do jakiegoś punktu, a tak naprawdę tutaj był teraz zapis, więc może jednak zignorujemy ten fakt i pójdziemy dalej. O, widzicie? Już nam, nasz checkpoint nam właśnie przeskoczył na dalszy punkt, czyli idziemy na dobrej drodze jesteśmy. To będzie za chwilę będzie koniec misji. Ogólnie rzecz biorąc, mógłbym faktycznie zakończyć poprzedni odcinek już od nowej misji, ale stwierdziłem, że jeszcze tutaj zakończę. A, tam jest. A, czyli oni tam w krzakach się czają, co nie? Taka sytuacja. No dobra, załatwiliśmy ich z krzaków. Teraz możemy sobie spokojnie iść tą taką wielką ścieżką. W sumie na upartego mógłbym tutaj nikogo nie zabijać, ale jak wiadomo, zabijanie jest o wiele przyjemniejsze. Mówię, że nie mógłbym nikogo nie zabijać, bo tak naprawdę gdybym wszystkich ominął, to pewnie nic by się mi nie stało nawet, bo nie zdążyliby mnie zranić, zabić. Więc całą mapę dałoby się pewnie przejść bez zabijania kogokolwiek. No ale wiadomo, że zabijanie jest o wiele przyjemniejsze, dlatego też tak robię. O tak. To jest to. Chyba o, teraz się troszkę pobawimy z tej broni. Z tego właśnie shotguna. O, widzimy, że tutaj ogólnie... Rzućmy może granat, bo rzadko go używamy. Będzie śmiesznie może. Zobaczmy, czy to działa. Tak, granat sprawdził się całkiem efektownie. Wszyscy zginęli. Jeszcze raz rzućmy go. Aż tam. Może akurat. W ogóle rzucajmy te granaty troszkę więcej, bo ja bardzo je oszczędzam. Mam taką tendencję do oszczędzania granatów. O, widzimy, że ten żyje. Zabiliśmy go elegancko z Colda, z pistoletu. No i jeszcze tu jeden jest przeciwnik, który żyje. Ukrył się za drzewem. Prawdopodobnie sika, a jednak nie. No i teraz wszyscy są już ten. Tak, ten ogólnie chyba miał troszkę problemy z nogą, ponieważ mają odwróconą w drugą stronę. Co nie? I umarł troszkę w dziwnych okolicznościach. Widać, że tutaj w Kolumbii do wojska biorą największych inwalidów. Cóż, trzeba jakoś zasilić wojsko, a raczej żywe trupy, znaczy martwe trupy. No, mięso armatnie trzeba jakoś uzupełnić wojsku. Ten kierowca zachowuje się troszkę dziwnie. Mi się wydaje, że on ma zwidy. Cały czas wydaje mu się, że prowadzi, aczkolwiek nie naciska też pedałów gazu, więc krótko mówiąc, nic się nie dzieje. Chyba się właśnie za dużo naćpał tej kokainy, chociaż raczej kokaina nie powoduje efektów halucynogennych, więc raczej bym strzelał coś bardziej w rodzaju LSD. Dietylamid kwasu lizergowego, z całą pewnością to musi być właśnie to. Ulżyjmy mu cierpieniu. Od razu widzimy, że w ramach tego ostrego strzału dostaliśmy od niego apteczkę. Już pewnie pośmiertnie nam dał, jako anioł, który stąpił z nieba. No dobra, chodźmy, bo za chwilę będzie koniec misji, a ja już przez 4 minuty jestem jeszcze w tym samym poziomie. Tak właściwie, o proszę, i elegancko ukończyliśmy 11 misję. No. Czas na ciąg dalszy. Zobaczmy. Misja 12, płonące lotnisko. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, ale to na pewno jest bardzo interesujące, więc możecie sobie przeczytać, a potem mi powiedzieć. To tak, widzimy, że jest ciemno. I tak, dostań się do bazy. Tak, i ogólnie rzecz biorąc, ja bym strzelał, że na przykład teraz też mógłby być koniec gry, ale no właśnie, kogoś tam się zapytałem i ktoś mi powiedział, że ma w tej grze 16 albo 15 misji, więc krótko mówiąc, zakładam, że to jednak nie jest koniec gry, a jeśli tak, to będę miał niezłego surprise'a. W każdym razie tak, muszę się dostać do bazy, czyli to będzie chyba misja skradankowa. Zobaczmy, jakie mamy wyposażenie. Widzimy, że za każdym... Ej, dlaczego już ktoś we mnie strzela? Ja tu mi się spodziewam misji skradankowej.
were around the minefield. Ja tu się spodziewam misji skradankowej, a tu już mnie atakują. No bez sensu troszkę, szczerze mówiąc. I jeszcze takie pytanie techniczne bardziej. No bo już to jest strasznie głupie, że jeszcze nie zdążyłem się ruszyć z miejsca, a już jestem bombardowany. Właśnie, pytanie techniczne mam. Czy tu jest coś takiego jak latarka? Wiecie co, no jak zobaczę, bo no jak mnie to ciekawi. Zobaczmy. O, widać, że tu są nawet wychylenia. Nikt nie raczył ich ustawić. Wiecie co, naprawimy ten błąd. Ustawimy, okej. A jeszcze raz zobaczmy ten, sterowanie. Nie no, z tego co widzę, tutaj nie ma takich funkcji jak latarka, więc niestety będziemy musieli się tarzać w ciemnościach. Tak, widzimy, że w grze ogólnie rzecz biorąc jest jeszcze wychylanie. W sumie szczerze mówiąc nie wiem, patrzcie, ale nie wiem po co to jest, bo możemy się tylko w ten sposób wychylać. Może to bardziej do bansu to jest. Natomiast jak już celujemy, to nie możemy się wychylić. Teraz naciskam właśnie Q, E i nic się nie dzieje, więc... Może ktoś się tutaj deportował na przykład. Nie będę wnikał. Dobra, ja chciałem być tu cichy, chciałem się troszkę poskradać, ale widocznie misja skradankowa szybko przemieniła się w totalny rozpiernicz wrogów. No niestety, nie miałem na to żadnego wpływu, o dziwo. A przeważnie mam bardzo duży wpływ. Tak, wiecie co, ja pójdę sobie no może na lotnisko zobaczyć. Tutaj... Tak, coś podobno wspominali o zaminowaniu. Co, to chyba o to chodziło. No dobra, trudno, to jeszcze raz pójdziemy. Pójdziemy jednak tą prostą drogą. Chyba nie dało się pomiędzy nimi przekraść, tak mi się wydaje. To jeszcze nie ta gra City Interactive, żebyśmy mogli się skradać. No to nie było takie trudne wbrew pozorom. Ludzie, dajcie mi spokój. Może troszkę za... A nie, mam mało naboi do mojego Desert Eagle'a, więc może nie będę z niego... do niego tracił amunicji. O, ten jeszcze żyje. A, i tam widzę snajperów. Spróbujmy zdjąć z mojej broni, z mojego pistoletu. Proszę, jaki snajper? Jestem? Ha, taka sytuacja. Dobra, co mamy? Mamy łopatę, której nie możemy niestety wziąć. Uwielbiam to robić. To jest tak hobbystycznie już to robię. Dobra, widzę tutaj ogólnie, co musimy tak, oddać ładunek wybuchowy. No nie ma sprawy. Widzimy tutaj automat do koki. Jakiś magazyn, El Heraldo, pewnie od Hery, no od heroina to jest i też magazyn promujący ten narkotyk. Zobaczmy jakie ogłoszenie, szczerze mówiąc nie widzę, bo rozdzielczość jest zbyt słaba. Momencik, momencik, bo ja czegoś nie łapię. Odnaleźć ładunek wybuchowy, żeby odnaleźć... Aha, nie mogę, dobra, łapię. Czyli muszę na początku odnaleźć ładunek wybuchowy, żeby po chwili dopiero to wysadzić. Widzimy, że tutaj był ukryty. First order of business. Blast my way into the air control tower. Kurczę, co to było? Jacie, jaki ostrzał tu na mnie prowadzą. Naprawdę wzruszyłem się przez chwilę. Dobrze, że nie muszę się przynajmniej przed nimi chować. Przepraszam. O kurczę, jak mi życie zmarnował. Ja cię kręcę, dawajcie mi jakąś apteczkę. Nie mogę zginąć w tak banalnej grze, no. Kurczę, zaatakowali mnie ze wszystkich stron i mało brakowało, że faktycznie bym zginął. A to się nie zdarza w tej grze. Tu widzimy kibelek luksusowy. Widocznie ktoś zrobił sobie kupę, a my mu przerwaliśmy i musiał wyjść, żeby do nas zacząć strzelać. Na jego miejscu siedziałbym tam nadal. Te drzwi nie da się otworzyć, więc jakby się zamknął, to może by przeżył akurat. Tak na wszelki wypadek. Bo może akurat ktoś tam siedział, więc już teraz będzie na pewno martwy. No ale dobra, no... No dobra, no to chyba nie mamy innego... Kurczę, przecież tutaj nikogo nie było. Gdzie oni? Skąd oni się pojawiają, ci wrogowie? Naprawdę ich całkiem tu sporo się pojawia. Czy ktoś do mnie strzela? No, teraz jest lepiej. Dobra, zobaczmy co tu się wyrabia. No dobra.
Now, time to blow up the tower transmitter. Tak się składa, że akurat od tego, koło tej teczki był też ładunek właśnie wybuchowy, co nam pomoże wykonać kolejną misję. Jakieś to genialne. To bym mógł się spodziewać takiej zmiany akcji. O, mamy też shotguna, to dobrze, jakieś takie dodatkowe urozmaicenie będzie. No ale dobra, musimy wysadzić. Co musimy wysadzić? Nadajnik. Jeszcze zdejmijmy może tamtego pana. Przydałby się jakiś, nie wiem, latarka na przykład. Może nie nóg. Kurczę, wiecie co? Nie jestem pewien, ale być może to jest faktycznie ostatni odcinek. Może się nie jednak źle zorientowałem. No ale jeśli tak, to będzie ciekawie, wam powiem. Nie, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Wątpię, żeby to był ostatni odcinek. Na pewno nie jest. W każdym razie tak. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale właśnie mi zapomniałem już co. Aha, że wolałbym mieć latarkę, bo nie lubię noktowizorów. Znaczy, strasznie mi się nie podoba. Spoko, dzięki. Ten mój ziomek podpowiada mi, co mam robić. Doskonale widzi, gdzie jestem i co dokładnie robię w danej chwili. Wrogowie wychodzą mi na cel. Tak jakbym właśnie zasiadał nad jakimś takim karabinkiem dziwnym. To się często zdarza w grach, że jak siedzę nad jakimś karabinkiem, to akurat wrogowie wychodzą ze wszystkich stron. No ale to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o wrogów. Czyli rozumiem, że on chce uciec tym magicznym samolotem, a ja mam go powstrzymać, nie? Jakoś tak spokojnie się zapowiada. Nawet nie startuje, szczerze mówiąc. No ale zobaczmy tą akcję. Naprawdę? Aha, to on jeszcze nawet do samolotu nie wsiadł. Dobra, czyli musimy znaleźć kolejny ładunek. Oczywiście jestem ciekaw, czy jakbym tutaj poszedł najpierw, to ten ładunek faktycznie by tutaj był. To mnie ciekawi. Kurczę, co oni tu robią? Pojawili się znikąd. Naprawdę, ci wrogowie to się respią chwili na chwilę. Teraz mam pytanie takie... O kurczę, coś mnie strzela. Gdzieś tam, co nie? A, tu się zaczaił obóz. A, jeszcze tam jest, okej. Dobra, teraz już na pewno wszyscy nie żyją. W każdym razie, taka ciekawostka, jak ten samolot ma ruszyć, skoro tu auto mu zablokowało właśnie drogę. Chyba będzie musiał wycofywać. No dobra, wysadźmy może ten samolot. Get to the hangar! O, nie było wybuchu? Kilka godzin później. Aha, dobra, czyli rozumiem, że to ma dopiero... To dopiero wybuchnie, kiedy na przykład gości będzie odlatywać, żeby było jeszcze bardziej efektownie. Ale tu widzę drugi samolot, więc rozumiem, że mamy zniszczyć kilka? Chyba tak. Kurczę, te problemy głównego bohatera. Cały czas potrzebuje jakiejś bomby. A wrogowie wyskakują na niego znikąd, to znaczy nagle się pojawiają za nim. Za mną. Co jest grane? Czy w tej grze wszystko musi być takie dziwne? Paranormalne. Ja jestem wręcz pewien, że tutaj się dzieją jakieś rzeczy paranormalne, ponieważ w normalnych warunkach w życiu nie doszłoby do czegoś takiego, że wrogowie pojawialiby się i wychodzili z krzaków. A jeśli faktycznie wychodzą z krzaków, to takie jedno pytanie mam. Co oni tak właściwie robią w tych krzakach? Na to pytanie możecie sami sobie odpowiedzieć. Co jest grane? A, tu się ukrył. Co, proszę? Fakt, że nie są jakoś szczególnie uzdolnieni. Ciekawe, czy mam nóż. Nawet noża nie mam. Widocznie twórcy zrezygnowali już z tego rodzaju darowizm, bo stwierdzili, że za dużo będzie asasinów w tej grze. Więc niestety teraz możemy tylko strzelać z broni. No ale przynajmniej shotguna mamy, a wiadomo, że ciała fajnie odlatują. Oczywiście... Kurczę, teren zaroił się znowu od strażników. Może, ej, wiecie co, mam nową teorię. Może ci Kolumbijczycy to naprawdę są kosmici i oni po prostu się teleportują. Albo teleportują się na tej samej zasadzie, jak było to w Vivi Sector, za pomocą specjalnego transportera. No, taka sytuacja. Nie, w tej grze to nie ma żartów. Ostra walka, ostra wymiana ognia.
taktycznie działam teraz. Kurczę, mam pytanie, jakim on sposobem wbił na te beczki? Znaczy, pewnie tak, no ale... Dobra, zmieńmy na karabin. Okej, dobra, wskoczmy. Patrzcie, jaki ze mnie teraz jest assassin, co nie? Jak się tutaj przekradam, spytać, nie? Już wiem, co zrobimy. Zapiszę się. A nie! W złym momencie się zapisałem. Jeszcze raz próbujmy. Wejdźmy sobie na to. Ach! Jeszcze raz. Nie, nie, ja się tak łatwo nie poddaję. I teraz tak. Rozpędzimy się i wskoczymy na skrzydło. Je! No cóż. Było blisko. Może po prostu z tej strony się da. No, tak było łatwiej. Dobra. Nie czekając, czekając. Może podłóżmy ładunek. Okay, soldier. Time to get your sad ass out of here. Get out the way you came in. Naprawdę? Tylko tyle? A ta reszta mapy to tak dla jaj? O kurde. A! To chyba nie było przemyślane, co nie? A tu będzie tak jeździć? Mam pytanie, czyli reszta tej mapy to tylko tak dla jaj sobie tutaj City Interactive twórcy dali? Kurczę, aż się dziwię, że specjalnie tworzyli resztę mapy tylko dla jaj. To niepodobne do nich akurat. Nie ma sprawy, w uciekaniu to akurat jestem mistrzem. Szybko, ucieczka. Musimy przebiec przez te silne jednostki wroga. A kurczę, nie wiem, czy mi się to uda. No i w tym przypadku, wiecie co, na jak dużo życia tracę, jak na poziom łatwy. Ej, czy on się ukrył na drzewie? Tak, ukrył się, ale już jest martwy, bo go zabiłem. Ciekawe, jakby to było na poziomie trudnym. Czy byłaby totalna masakra, czy może tylko odrobinka poziom byłby trudniejszy? Jakby był tylko odrobinkę, to względnie mógłbym grać i na trudnym. Ale tego nie wiemy. To może mi co najwyżej ktoś powiedzieć, jak jest na poziomie trudnym. Go, soldier! Go, go, go! No co ja robię? A, nie dostaniecie mnie żywcem! Gincie! Ha, ha, ha! Eksterminacja! Tak, w życiu mnie nie dostaniecie. Tak robią, jak się ucieka. Czyli uciekamy, uciekamy, kucamy na chwilę, oddajemy serię, żeby odstraszyć wrogów i uciekamy dalej. Okay, that was a mess, but mission accomplished. Tak jest. I kto wykonał tą misję? Ja wykonałem tą misję. Tak więc gratulacje dla mnie. Genialna współkooperacja, współpraca i orientacja w terenie pozwoliła mi wykonać tą bardzo, ale to bardzo trudną misję. No, 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 no. Ciekawe, co tym razem będziemy musieli zrobić. Tym razem udajemy się gdzieś dalej. Niestety nie było efektownego wybuchu. Jack. O Boże. Śledzimy drogę. Musisz przejść przez bagna. Mamy nadzieję, że zebrałeś szczelne kapcie. Super, to jest powtórzenie tego, co on mówił. Dobra. W każdym razie w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. To był odcinek 10, a misja to jest, z tego co wiem, 12 albo 13 nawet już. No, w sumie to chyba nawet 13. W każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, co się wydarzy dalej, jak zakończy się ta wspaniała nasza przygoda, jak mi pójdzie, co się stanie, czy przeciwnicy wyskoczą przede mną, na drodze, w środku, czy może jakieś znowu paranormalne zjawiska będą się tutaj działy, koniecznie oglądajcie kolejne części. A póki co, do zobaczenia.